Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w ten weekend w naszym regionie. Najbliższe dni będą obfitować w różnego rodzaju wydarzenia i imprezy plenerowe. Na dobry początek przenosimy się do Wisły, Perła Beskidów. Zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem Powitanie Lata. Kino plenerowe startuje tam już dziś od 18 na placu Hofa albo w amfiteatrze, w zależności od pogody. Jutro 21 czerwca będzie miało miejsce muzyczne powitanie lata. W programie m.in. koncert zespołu Frele czy zabawa na binie. W sobotę noc świętojańska, tym razem zaplanowano różnego rodzaju warsztaty. O 20 smażenie jajecznicy, zaś o 22 ogniowe widowisko. To wszystko za amfiteatrem i w Parku Kopczyńskiego. Na tym nie koniec. Również w niedzielę nie zabraknie atrakcji. Od 13 animacyjne widowisko dla dzieci, zaś o 16 Misiasty. To na placu Hofa wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Piątek rozpoczyna się w Strumieniu, 9. Strumieński Festiwal Artystyczny Sfart. O 18.00 w Galerii MGOK wernisaż wystawy Soni Nowak. Oficjalne otwarcie festiwalu będzie miało miejsce w sobotę o 15.00. Tego dnia w programie m.in. finał przeglądu zespołów muzycznych, ogłoszenie wyników, koncert Edyty Cymer, a także kreatywne warsztaty i zabawy. Niedziela upłynie pod znakiem filmów. Przegląd filmów konkursowych rozpoczyna się o 16.00. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Dziś rozpoczął się w Ustroniu sezon uzdrowiskowy. W ramach tego wydarzenia codziennie wiele atrakcji. Między innymi w piątek w tamtejszym amfiteatrze wystąpi Mrozu o godzinie 20.00. W sobotę o godzinie 14.00 ulicami Ustronia przejdzie korowód. Tego dnia na rynku również koncerty. W piątek nie zabraknie tanecznej propozycji. O 16.45 w SP5 w Pogórzu odbędzie się gala taneczna. Do wygrania liczne nagrody, w tym licytacja, wstęp 25 zł, poniżej 16 lat za darmo. W sobotę w Parku Sportowo-Rekreacyjnym w Zamarskach odbędzie się Święto Dziedziny. Uroczyste otwarcie nowej sceny i rozpoczęcie zaplanowano na 14.00. W programie różnego rodzaju występy i pokazy o godzinie 19.00 wystąpi grupa skiflowa No To Co? To polski zespół wokalno-instrumentalny łączący polski folklor z muzyką skiflową i big beatem. W programie również strefa kulinarna, rekreacyjna i zabawa taneczna. Noc świętojańską będzie można spędzić w sobotę m.in. w Goleszowie na parkingu przy Urzędzie Gminy. Impreza rozpocznie się o 16.00 w programie występy Ognisko oraz rozstrzygnięcie konkursu na wianek świętojański. Na koniec mamy dla Was kulinarną propozycję. W niedzielę na ustrońskim rynku finał kulinarnego konkursu Esprit Chef Junior. Start godzina 10.00. Nie zabraknie tradycyjnych smaków w nowym wydaniu, zapewniają organizatorzy. To tylko niektóre z imprez, które będą miały miejsce w najbliższy weekend w naszym regionie. Dlatego też zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia za tydzień.